Chodźcie, pokażemy wam, jaki mamy super widok z okna w naszej bazie w Sopocie. Tu na parapecie na co dzień koczuje nimfa, a za nimfą mamy to. Co prawda lokum na weekend mamy w Sopocie, ale już za chwilę przenosimy się do Gdańska, bo to on będzie bohaterem tego filmu. Nie opowiemy jednak o zabytkach głównego miasta, ani o Motławie, czy nadwodnych promenadach. Dziś chcemy wam pokazać Gdańsk mniej oczywisty, który odkryć można odchodząc trochę dalej od centrum. Pozwólcie jednak, że na początek naładujemy baterie w gdańskim słońcu. To jak mawiają Włosi, avanti! Dzień dobry się z wami. Hello, hello! Naszą wycieczkę rozpoczynamy przy twierdzy Wisłoujście, którą turyści oglądać mogą niemal wyłącznie z pokładu wycieczkowego statku płynącego do Sopotu lub na Hel. Do twierdzy obecnie nie można wejść ze względu na prowadzone tu prace rewitalizacyjne, które zakończyć się mają w 2024 roku. Z pomocą przychodzi jednak nasz latający tajny agent o pseudonimie Tainos Agentos, który dostarczył prawdziwe rarytasy, nagrane ekskluzywnie dla naszych widzów sceny z lotu ptaka. Dajcie mu za to słupka, z radości zamacha skrzydełkami. Nazwa twierdzy wywodzi się z czasów, gdy ujście Wisły znajdowało się bezpośrednio na północ od niej. Pierwsze wzmianki o istnieniu strażnicy, wtedy jeszcze drewnianej, pochodzą z połowy XIV wieku. W wieku XV wzniesiono tu murowaną wieżę służącą jako latarnia morska, do której później dobudowano czterobastionowy fort obronny. Wokół wieży powstał okrągły kordon z domkami oficerskimi. W okresie międzywojennym obiekt stracił znaczenie militarne i na jego terenie działały kluby żeglarskie, zaś dzisiaj fosa wokół twierdzy służy jako marina dla mniejszych jednostek. Na przeciwległym brzegu Martwej Wisły, po stronie nowego portu, znajdowała się druga część twierdzy, co razem tworzyło swego rodzaju bramę strzegącą wejścia do gdańskiego portu. Oglądacie kanał Travelove. Pod nami zespół bastionów staroholenderskich Dolnego Miasta oraz kamienna śluza i brama nizinna. Z lotu ptaka doskonale widać kształt bastionów i poprzedzającej je fosy. Nazwano je kolejno Bastion Świętej Gertrudy, Żubr, Wilk, Wyskok, Miś i Królik. Te przetrwały do naszych czasów, ale pierwotnie było ich 14. Fortyfikacje miejskie Gdańska były największymi i najważniejszymi budowlami obronnymi w północnej Europie. Zaprojektował je w XVII wieku Holender Cornelius van den Bosch, a wykonanie nadzorował Peter Jansen, także Holender.
Dawniej sztuka militarna miała wiele wspólnego z elegancją, symetrią i estetyką. Przykłady podobnych rozwiązań niejednokrotnie widzieliśmy we Francji i w Italii, zaś wiele z nich zaprojektował słynny architekt i inżynier wojskowy Ludwika XIV, Marquis de Vauban. A oto kamienna śluza, także element umocnień dawnego Gdańska, która służyła do zatopienia Żuław na wypadek ataku na miasto od strony południowej. To właśnie tutaj Motława wpływa do Gdańska. Tymczasem oglądamy Bramę Nizinną. Można powiedzieć, że pomimo swego dawnego przeznaczenia jako instalacje obronne, fortyfikacje Gdańska dostały nowe życie, które sprzyja wypoczynkowi, podziwianiu pięknych widoków i aktywności sportowej. Wokół fortów powstał park z licznymi ścieżkami rowerowymi i alejami spacerowymi, a po Motławie i kanałach można pływać kajakiem lub łodzią wycieczkową. XIX-wieczny szaniec jezuicki, którego nazwa pochodzi od pobliskiego kolegium, oczywiście jezuickiego, to fort zbudowany przez Prusaków na wzgórzu strategicznym dla obrony Gdańska. Po ostatniej wojnie fortyfikacje niszczały, a okoliczni mieszkańcy pozyskiwali tu cegły. Szaniec przed całkowitym zniszczeniem uratowały kury. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Kury. Zapewne szaniec jezuicki zniknąłby całkowicie z mapy, gdyby nie fakt, że wydzierżawił go hodowca kur, a ogrodzenie terenu powstrzymywało szabrowników. Aktualnie fort jest zamknięty dla zwiedzających, a szkoda, gdyż naszym zdaniem miejsce to posiada ogromny potencjał. Na Górze Gradowej zachowały się XIX-wieczne zabudowania kompleksu fortyfikacji. Część z nich służy dziś jako naturalna scenografia do wystaw o historii toczonych tu bitew, o których opowiadają głosy znanych osób i aktorów. Usłyszycie tu m.in. Krystynę Czubównę, Michała Żebrowskiego czy Witolda Zborowskiego. W pozostałych zabudowaniach mieści się Hevelianum, Centrum Nauki, Historii i Rekreacji, dostarczające atrakcji zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Z nauką i technologią można się zapoznać podczas zwiedzania interaktywnych wystaw, w laboratoriach podczas pokazów i warsztatów, a także na wykładach naukowych. Cały teren to zielona wyspa w centrum Gdańska z licznymi ścieżkami spacerowymi oraz najpiękniejszą panoramą miasta. We wrześniu 1939 roku Westerplatte i Poczta Polska były w Gdańsku jedynymi oficjalnymi placówkami polskimi. Dlatego właśnie tam Niemcy uderzyli, by przejąć pełną władzę nad miastem i dostępem do morza. Westerplatte broniło się przez 6 dni, by po ofiarnej walce bez snu, żywności i wody wywiesić białą flagę. Dziś jest to jedyne miejsce bitewne w Polsce, które zachowało swoją oryginalną, niespolszczoną nazwę. W latach 60. na sztucznym kopcu stanął monumentalny, wysoki na 25 metrów pomnik złożony z 236 granitowych bloków. Wyrzeźbiono na nim sylwetki żołnierza i marynarza oraz wykuto nazwy miejsc ważnych bitew. Co ciekawe, jest tam jeden błąd. Zamiast Poczta Polska napisano Poczta Gdańska.
Projekt urbanistyczny Półwyspu Westerplatte autorstwa Adama Haupta zakładał nie tylko nadanie mu funkcji miejsca pamięci, ale także stworzenia tu strefy popularnej turystycznie. I tak też się stało, bo okolice pomnika to świetna miejscówka na relaks i spacery z dala od zgiełku miasta. A przy okazji jest to wielka lekcja historii, podsumowana przesłaniem "Nigdy więcej wojny". Docieramy do historycznego budynku Poczty Polskiej. Przed wejściem stoi pomnik jej obrońców. To właśnie tu miała miejsce zbrojna napaść Niemców na polski urząd. Na tyłach budynku znajduje się dziedziniec, na którym wisi ogromne zdjęcie pokonanych pocztowców ustawionych pod murem z rękami do góry. Obok widać instalację artystyczną z ciągiem odcisków dłoni obrońców, zakończonych parą małych rączek. Bardzo poruszył nas ten widok. To symboliczne dłonie dziewczynki mieszkającej wtedy na poczcie, która zmarła w wyniku ran doznanych w czasie niemieckiego szturmu. Pora zajrzeć do miejsca, w którym narodził się bunt przeciwko systemowi i gdzie pisano najnowszy rozdział naszej wspólnej historii. Plac Solidarności z pomnikiem Trzech Krzyży upamiętnia protesty robotników z grudnia 70 roku, bezwzględnie stłumione przez ówczesne władze. To właśnie na terenie Stoczni Gdańskiej narodziła się Solidarność, której działalność doprowadziła do upadku komunizmu w Polsce. W 2014 roku za stoczniową bramą numer 2 otwarto Europejskie Centrum Solidarności. Wystawa w głównym holu poświęcona jest 40. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Windujemy się teraz na dach centrum. Znajduje się tam taras widokowy z panoramą terenów postoczniowych. Gdzieś tam, przy bramie numer 3, pracował mój ojciec. Nieraz widziałem, jak rozbijano butelki szampana o kadłuby wodowanych statków. Nie mogę na to patrzeć. Mam lęk wysokości. W dawnych postoczniowych dokach powstała strefa sztuki, która zapełnia się artystycznymi instalacjami i rzeźbami. A ten pan to chyba wyszedł z pieskiem na spacer. A teraz nasze najnowsze i najbardziej młodzieżowe odkrycie. Ogromna strefa rozrywkowa na postindustrialnym terenie stoczni. Są tu kluby, dyskoteki i futraki oraz leżaki i hamaki, które tchnęły nowe życie w rdzewiejące suwnice. Yo, yo, peace! Miejsca, które dziś obejrzeliśmy, związane są z historią, obroną miasta i jego polskości oraz bohaterstwem i cierpieniem zwykłych ludzi. I choć czujemy szacunek dla przeszłości, to chcieliśmy je nieco odczarować i pokazać je Wam przez pryzmat ich dzisiejszej funkcji, piękna i użyteczności dla mieszkańców i turystów. Mamy nadzieję, że nam się to udało. Jak sądzicie? My jesteśmy Travelove.
A wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z wami. Siema! Pa! Kończymy naszą wycieczkę relaksem na plaży w Stogach. Dużo piasku wokół nas, tam dużo wody, a tam dużo słońca.